Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejną część programu Dzień z Republiką Państwa i moim gościem jest Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie pośle, dzisiaj mamy taką informację, że prezydent Andrzej Duda pojedzie do Przewodowa i też od początku oczywiście nadzoruje to, co wydarzyło się, to, co się dzieje też w Przewodowie. Zdaliśmy egzamin, ale też czy to egzamin ten z opanowania został przez nas zdany, nie tylko przez polityków, ale też i przez nasze społeczeństwo, w Pana ocenie? Przede wszystkim nasze społeczeństwo to zdało egzamin po raz kolejny zresztą, bo to była trudna sytuacja. Na pierwszy rzut oka można było to w różny sposób odbierać i no, widać, że praca troli była bardzo intensywna zaraz, jak to się stało. Troli w ogóle wszelkich tych portali nieprzychylnych Polsce. Było wiele zamieszania, próbowano podgrzewać atmosferę. Na szczęście Polacy podeszli do tego z taką pełną odpowiedzialnością, jak do całej tej potężnej agresji na Ukrainę. No i po raz kolejny Polacy pokazali, że są narodem bardzo odpowiedzialnym. No, sytuacja jest, no jest trudna, ale myślę, że przezwyciężyliśmy, że dla każdego w Polsce, myślę, że i na świecie jest każdego, kto myśli logicznie, kto ma zdrowy rozsądek, że stuprocentowa, nie 99, ale stuprocentowa odpowiedzialność za tą tragedię w Polsce, bo nasi obywatele zginęli, ich rodziny poniosły, mają wielką traumę, że to jest stuprocentowa odpowiedzialność Putina i Rosji. Jakie będą teraz kolejne etapy tego śledztwa? Na razie wiemy tyle, że śledztwo trwa. Wczoraj była informacja, że prawdopodobnie wiemy, co się wydarzyło, ale badamy sytuację. Też amerykańscy eksperci są już na miejscu i biorą udział. Komunikujemy się ze stroną ukraińską. Ale kiedy dowiemy się tak naprawdę, co się wydarzyło? Czy to jest za wcześnie, żeby mówić o czasie? Miejmy nadzieję, że to szybko zostanie, stosunkowo szybko wyjaśnione, że tutaj wszystkie strony w to jakoś zaangażowanego no, mówią o gotowości i współpracy. Polska granica jest, że tak powiem, prześwietlana bardzo dokładnie. Jest monitorowane to wszystko, są z samolotów, z ziemi. Wszystkie te kwestie dziejące się w powietrzu są monitorowane, zapisywane, także będzie to można na pewno nie na jednym monitorze, nie na jednym zapisie sprawdzić lot tej rakiety. Być może będą zdjęcia satelitarne, zdjęcia satelitarne zależą od pogody, że będą zdjęcia satelitarne, które pokażą dokładnie, skąd ta rakieta wystartowała. No i śledztwo. Specjaliści od pirotechniki, wybuchów, amerykańscy są zaproszeni do tego i bardzo dobrze rząd polski robi, ponieważ... A Ukraina? Co z Ukrainą? No myślę, że Ukrainę należy też zaprosić do tego, żeby ich specjaliści może jako obserwatorzy brali udział w tym śledztwie, bo oczywiście śledztwo może być i nie może być inne jak tylko polskie. Tutaj na terenie Polski dramat. Polscy obywatele zostali poszkodowani, zginęli. Więc polskie, ale myślę, że Ukraińcy dobrze by było, jakby mogli wysłać swoich ekspertów, którzy by też przyglądali się, czy obserwowali, jak to wygląda. Nawet jeżeli potwierdzi się ta teza o tym, że to ostatecznie żołnierz ukraiński jakiś nacisnął ten ostateczny spust, nieintencjonalnie, jak mówi pan prezydent. Co należy też podkreślać, prawda? Tak. Bo tutaj nikt nie obarcza winą przede wszystkim strony ukraińskiej, tylko wszyscy wiemy, że to wina jest po stronie Rosji. Oprócz samej Rosji. Tak, oczywiście. No, na szczęście. I Białorusi. Bo tak, ich wpływ na opinię publiczną Polski jest praktycznie pomijalny. No, tam tylko niewiele osób bierze pod uwagę te ich nie prowokacje, manipulacje info na różnych portalach. Panie pośle, strona rosyjska żąda przeprosin. O. Jest pan zaskoczony?
No, właściwie to powinni Ukraińcy najpierw ich przeprosić za wojnę, a Polacy za to, że zginęli nasi ludzie, tak? No, żądają przeprosin, rzeczniczka Kremla żąda przeprosin w ramach właśnie Federacji Rosyjskiej za to, że strona rosyjska została wezwana przez naszego ministra spraw zagranicznych, że przedstawiciele Rosji musieli na 4 minuty o północy spotykać się z polską stroną. Trudno skomentować, bo to nawet śmieszne nie jest. Pani redaktor, to no cóż, Rosja jest nieprzyzwyczajona do czegoś takiego, żeby takie państwo jak Polska wobec nich stawiało twarde żądania, czy wzywało o północy wtedy, kiedy minister spraw zagranicznych potrzebuje, a nie wtedy, kiedy pan ambasador ma ochotę, wzywają ich, wręczają w sposób dosyć obcesowy, jak to było, z czego, co bardzo popieram pana ministra Raua, że tak potraktował. No bandytów trzeba traktować. No, wezwanie tak, dostali wcześniej, ale o tej godzinie się łaskawie pojawili też. No, takie mamy informacje. No to bardzo dobrze. I żądają przeprosin. Bardzo dobrze. No, pani redaktor, mam nadzieję, że nikt poważnie tego w rządzie, jestem przekonany, że nikt poważnie tych ich żądania nie traktuje. No, mają problemy. Mają problemy Rosjanie i to bardzo duże, ponieważ już na świecie chyba mało kto chce ich wspierać. I ta w porównaniu... No, trudno jest wartościować dramaty, tak? Ale w porównaniu z tym barbarzyństwem, które czynią Ruscy na Ukrainie, to ten nasz dramat tych dwóch rodzin jednak nie jest tak silny, ale widać, że ponownie na wszelkich forach politycznych, na wszelkich w czasie tych debat politycznych na świecie, podobnie kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę została wzmocniona dodatkowo tym, że rakiety z wojny rosyjskiej spadły na terytorium NATO. I właśnie to moje kolejne pytanie. Ta wojna może trwać jeszcze kilka miesięcy, a niektórzy mówią kilka lat, czego sobie nie życzymy i Ukrainie oczywiście, ale my musimy postawić na nasze bezpieczeństwo teraz. Co zrobimy? My jesteśmy konsekwentni, pani redaktor, i konsekwentnie będziemy realizować tą politykę, którą realizujemy od 2016 roku. Czyli gotowość bojowa na stałe? No nie, no ta podniesienie gotowości bojowej, ale to nie do pełnej gotowości bojowej, oczywiście podniesienie gotowości bojowej w niektórych jednostkach jest normalną procedurą w takiej sytuacji i zdziwiony byłbym, gdyby rząd nie podjął takiej decyzji. Natomiast myślę, że po wyjaśnieniu powrócimy do tej bardzo uważnej i szczegółowej takiej sytuacji monitorującej to, co się dzieje za naszą granicą i nadal będziemy wspierać aktywnie Ukrainę, bo jednak widać, że Rosja ma naprawdę wielkie problemy logistyczne. Brakuje im wszystkiego, można powiedzieć. W tym ma problemy, ale można było zauważyć 15 listopada, że na pewno nie ma problemów z sianiem dezinformacji, fake newsów i z trollami rosyjskimi. Musimy być szczególnie ostrożni, bo już można było wiele takich nieprawdziwych informacji przeczytać. Czy ta sytuacja będzie wykorzystywana właśnie przez rosyjskie służby do skłócenia narodów i polskiego, i ukraińskiego? Tak, no, ja tego się obawiałem, ale wydaje mi się, że po tych dwóch dniach Polacy naprawdę zdali egzamin i Polacy naprawdę podeszli ze zrozumieniem. Oczywiście jest wielkie współczucie, była obawa, czy to nie zagrozi naszej suwerenności, że to początek jakiejś akcji przeciwko Polsce. Mogę zapewnić wszystkich, którzy tu nas oglądają, że nie ma takiej możliwości w tej chwili, żeby Rosja próbowała Polsce zagrozić. Może Rosja chce, żebyśmy przestali pomagać Ukrainie? No na pewno, pani redaktor, na pewno. To o tym marzą. Tym bardziej no, można sobie wyobrazić, co oni o Polsce myślą. Jak wiadomo jest, że Polska odgrywa kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy przez cały świat. Panie pośle, czy jest szansa na jakiekolwiek
rozmowy, konsultacje, o takich konsultacjach tutaj wspomina Zachód, mówi prezydent Zełenski. Jest na to w ogóle szansa? Wołodymyr Zełenski wyznaczył 10 punktów. Bezpieczeństwo radiacyjne, żywnościowe, energetyczne, jądrowe, uwolnienie więźniów, realizacja Karty Narodów Zjednoczonych, przywrócenie integralności, wycofanie wojsk, przywrócenie sprawiedliwości, zapobieganie eskalacji, przeciwdziałanie zakładzie i ustalenie terminu zakończenia wojny. To są warunki Zełenskiego, żeby rozmawiać z Putinem. Jest w ogóle to możliwe w pana ocenie? Na tych warunków to na pewno Putin nie spełni, chyba że sytuacja jego jeszcze bardziej się pogorszy. A z bandytami się w ogóle rozmawia przy stole? No pani redaktor, tak czy owak, kiedyś trzeba będzie zakończyć tą wojnę. Ale ma pani pytanie zasadne, czy z bandytą rozmawiać? No myślę, że tym razem świat pójdzie również w tym kierunku, żeby Rosja zapłaciła reparacje wojenne, bo przecież zdewastowała i to w zupełnie przemyślany, konsekwentny sposób. To nie są przypadkowe straty wojenne, ta dewastacja tej całej infrastruktury tej materialnej ukraińskiej, że to była zaplanowana i konsekwentnie realizowana taka destrojka, można taki kolokwializm rosyjski, wszystko robili, że do tego dojdzie. Myślę również, że warto tu podkreślić, że prezydent Zełenski, którym jest dobrze przecież zorientowany o możliwościach Rosji, o tym ich zapleczu, i Ukraińcy jako całość w ogóle usztywniają się. Wydaje się, że w tej chwili nie wyobrażają sobie pokoju bez odzyskania Krymu, a dla Putina to też jest kwestia prestiżowa, czyli tutaj będą bardzo trudne jeżeli będą rozmowy. No ale tutaj Zełenski liczy na ducha tego patriotycznego i tej mobilizacji dalej takiej patriotycznej Ukraińców. Widać, że to pomimo tych wielkich strat, tych zbrodni nie podupada na tym morale Ukraina i prawdopodobnie będą chcieli walczyć, ażeby odzyskać wszystko wskazuje na to, że chcą walczyć, ażeby odzyskać terytorium sprzed 2014 roku. Panie pośle, wczoraj tak naprawdę mówiliśmy wiele o jedności, solidarności i wsparciu. Politycy pisali już 15 listopada o współpracy. Nawet Donald Tusk, główny lider opozycji. Natomiast są osoby, które na Twitterze wymyśliły sobie, że PiS musiał coś wymyślić, żeby przykryć trudną sytuację gospodarczą, złodziejstwa PiSu i tak dalej, i tak dalej. Jak pan skomentuje te tweety Tomasza Lisa i Romana Giertycha? Panie redaktorze, przepraszam, pani redaktor, ja nie wiem, pani redaktor, nie potrafię czegoś takiego po prostu nawet komentować. To pokazuje albo jakieś skrajne, nie wiem, psychiczne problemy, albo, nie wiem, idiotyzm. Trudno. A to się wpisuje w dezinformację rosyjską? Oczywiście. To widać, że ci ludzie skądinąd, obydwaj, to nie są, to są inteligentni ludzie, więc oni doskonale wiedzą, co piszą. Oni usiłują, oni działają z pełną premedytacją przeciwko Polsce. Oni zdają sobie sprawę, że kiedyś by mieli bardzo duże możliwości oddziaływania na społeczeństwo i dalej uważają, że mogą, więc tym bardziej ich działalność jest po prostu szkodliwa. To jest niezwykle wroga działalność, bo są pewni ludzie, którzy na nich patrzą. Panie pośle, ja bym chciała, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym, jaki jest zapał dzisiaj Zachodu do tego, aby zakończyć tę wojnę. Czy zmasowany atak rakietowy na Ukrainę to nie jest efekt tego, że Putin ma sankcje. Nakładają kolejne państwa sankcje na Rosję, Unia Europejska, a on idzie dalej. Panie redaktor, na szczęście mamy jeszcze te... Ja myślę, że tutaj w tej sytuacji Ukraina również ma to szczęście, że internet jest tak wszechobecny. Z jednej strony to fake newsy, trolle, manipulacja informacją, ale z drugiej strony telewizje nie mogą
publiczne nie mogą telewizje nie pokazywać czegoś, bo to widać w internecie. I to barbarzyństwo ruskie, które można powiedzieć, przecież w telewizjach, jeszcze w mediach niemieckich, to jeszcze do niedawna było tak, że oni publikowano tylko to, co było, niezależnie od tego, do kogo ta telewizja należy, publikowano tylko to, co było przydatne rządowi. A to nie jest tak, że trochę Francja i Niemcy przespały tę wojnę? Ja myślę, że w końcu w polityce jestem parę lat i ja jestem naprawdę zaskoczony, że ta opinia publiczna jest nadal w Niemczech, we Francji zainteresowana i to powoduje, że ani Macron, ani Scholz nie mogą wrócić do tej, jak to się mówi, business as usual, że zapomnieć. Dlatego też wspomniałem wcześniej o tym naszym przypadku, o tej naszej tragedii, że ona tym pokazała Niemcom, Francuzom, Hiszpanom i tak dalej, że w Europie, że członek Unii Europejskiej, że na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego spadły ruskie bomby. Niezależnie od tego, kto je wystrzelił, ale to ruskie bomby w wyniku agresji rosyjskiej w NATO. I to powoduje, że coraz to kolejne państwa podejmują decyzje o tych sankcjach. I zapewniam wszystkich naszych widzów, którzy do nas obserwują, że one są naprawdę dla Rosji bardzo dotkliwe. I o wiele bardziej dotkliwe to są sankcje technologiczne, techniczne w tej chwili niż finansowe. Dobrze, to skoro o technologii, to porozmawiajmy na temat tego sprzętu, który dostaje Ukraina. Zełenski mówi, dajcie nam sprzęt, chcemy sprzęt, prosimy o sprzęt, o więcej broni, ale nowoczesnej, a nie tej starej. Ukraina posiada jeszcze starą broń, wyprodukowaną właśnie przez Rosję. Jaki nowoczesny sprzęt jesteśmy w stanie dać Ukrainie? Pani redaktor, Polska dostarcza im to, co mamy najlepsze, a więc artylerię tą samobieżną, dostarczamy im rakiety przeciwlotnicze doskonałe, które obydwa te rodzaje są chwalone. Dostarczamy im również takie rzeczy, jak choćby nawet były mundury dla wojska, hełmy. Oni wszystkiego potrzebują. Tam na wojnie jest zużycie sprzętu kilkakrotnie szybsze. Potrzebują też samolotów, ale tego Polska nie ma. Nie mamy samolotów, nie mamy już czołgi, tyle co mieliśmy im przekazaliśmy. Polska im pomogła bardzo dużo w tym czasie, jeszcze trzeba też to podkreślić, w tym czasie, kiedy to było dla nich kluczowe? Egzystencjalne, tak, kluczowe. Bez tego ta wojna mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć i te inne państwa z opóźnieniem dawały im. Amerykanie coraz pomagają, inni też. Ja rozumiem bardzo dobrze, że Zełenski ciągle o tym mówi, bo to jest najważniejsze dla nich i ciągle uważa, że za mało dostali i zgadzam się z nim. Ale z drugiej strony, patrząc na podejmowanie decyzji na Zachodzie, pamiętając wojny, pamiętam jak co było wojny czeczeńskiej, wojnie gruzińskiej, czy w 2014 na Ukrainie, to jednak ci zachodni nasi sojusznicy i tak trochę lepiej się zachowują, chociaż oczekujemy od nich, żeby jednak zintensyfikowali, bo to jest najprostszy sposób do zakończenia tej wojny. Panie pośle, i na koniec krótki wątek Zbigniewa Ziobry, który za chwilę będzie miał swoją konferencję, więc będziemy Państwu pokazywać konferencję na żywo, transmitować. Opozycja chce odwołania Zbigniewa Ziobry. A czy PiS porozmawia z Solidarną Polską na temat sądownictwa, czy otworzy nowe rozmowy, czy tam jest jakiś konflikt na tym polu, czy nie? Pani redaktor, w rządzie są prowadzone rozmowy cały czas. To nie jest tak, że tam ktoś się tam z nikim nie spotyka. Są jakieś prywatne ambicje, tak jak w każdym środowisku, ambicjonalne sprawy, ale przecież wspólnie idziemy do przodu. Nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, o czym zresztą mówił wielokrotnie pan premier Jarosław Kaczyński. Prezes powiedział, że rozwiążemy problem wymiaru sprawiedliwości, a ja wierzę prezesowi. A co opozycja na to, która chce odwołać Ziobrę? Uda się, czy się nie uda? Macie większość. Mamy większość, pani redaktor. No i właśnie wczoraj pan premier bardzo ładnie zaapelował do opozycji podczas wystąpienia w Sejmie, mówiąc o tej sytuacji na wojnie, wojennej na Ukrainie i
chwaląc opozycję, że podczas spotkania w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że wszyscy tak z troską o Polsce mówili, to prezes mówi, to premier poprosił opozycję, mówi, wycofajcie, będzie to taki gest właśnie dla Ukrainy, nawet nie dla rządu, nie tego, tylko dla Ukrainy, że własne ambicjonalne nawet wycofajcie. No, zobaczymy, co zrobię. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. A już za chwilę kolejna część programu. Przypomnę, że już niedługo konferencja Zbigniewa Ziobry.